Witamy czytelników Faktu i Faktu24.pl. Ja się nazywam Robert Schulz. Jan Bolanowski. Testujemy dzisiaj keczupy. To jest wielki test keczupów. Mamy 15 keczupów. Są keczupy znanych producentów. Mamy takie w szklanych pojemnikach, mamy keczup dla dzieci i mamy też marki własne z Lidla i Biedronki. Na czym będzie polegała metodologia naszej próby? Otóż każdy z tych keczupów dostanie swój numerek i zostanie przelany do małego kubeczka. Nas wtedy nie będzie. Nie będziemy wiedzieli zupełnie, jaki keczup znajduje się w którym kubeczku, jaki będzie miał numer. To jest dla nas test w ciemno. Następnie w każdym z tych kubeczków zamoczymy połówkę parówki i będziemy próbować, jak nam to smakuje. Keczupy ocenimy w skali od 1 do 10 i wyciągniemy z tego średnią. Czyli keczupy zostają, parówki idą do podgrzania, my wychodzimy i widzimy się z Państwem za chwilę. Wróciliśmy po dłuższej przerwie, kiedy to napełniono nam kubeczki keczupem. Naprawdę nie wiemy, który keczup jest w którym kubeczku. No i teraz przystępujemy do próbowania. Janku, proszę bardzo, próbka numer 1. Kwaśne i jest cielisty, czy jest, ma dużo ciała. 3,5 punkta. Ja bym dał 3. Wyraźnie ciemniejszy, tak. Ten już jest, widać, że to jest taki solidny. Bardziej dojrzałych pomidorów z północnych stoków. O, z południowych stoków. W smaku ma taką troszeczkę winną, winne tło, nie? Ja bym dał 6. Tak, 6 to jest keczup na 6 punktów. Keczup jest wyraźnie jasny, ale jest taki treściwy, skoncentrowany. Mniej słodki kwaśny, jest, nie? Mniej kwaśny. Taki, sprawia wrażenie takiego keczupu dla dzieci. 4,5 punkta. Nie, ja też bym dał mu 6. Próbka numer 4. Jest taki zbalansowany. Jest i słodki, i kwaśny. I... Keczup 5 smaków? Coś takiego? 5 przemian. Albo 4, w każdym razie tak jak ta czwóreczka. 7 punktów. Ja bym dał 8. Winno-octowy. Ja bym dał 4 punkty. Ja bym dał 5. To jest taki średni, fajny keczup. Keczup wyraźnie mniej zblendowany, widzisz, od 5. Kwaskowatość już czuć w zapachu. Ja bym dał 7. Ja bym dał 6,5. Chyba najciemniejszy z keczupów, ale widać, że treści jest mało chyba. Środek jest taki prześwitujący. 4,5 ode mnie. Ode mnie 3,3. Fajne. Papryczkę czuć. Trochę czosnku jakby. A może takie wrażenie tylko? Ja mam podejrzenie, co to za keczup. To ja dam 7,5. Taki intensywny kolor czerwonych pomidorów, nie? Kolor Merlot. Czerwonego wina. Ale w zapachu warzywny ogródek. 7 punkcików. Ja 8. Kwasowy, jest jak takie rzeczywiście młode pomidory. Prawie w kolorze Ferrari. Ja daję 5,5. Ja bym dał 6. Takim sosem pomidorowym, trochę do pizzy też pachnie. Troszkę ma takiej starości, wieku. Bardzo dobry keczup. Kurczę. 9, moja 9. Da mnie 7,5. Pakujemy paróweczkę. To już nie ma takiego aromatu fajnego, jest już taki coś bardziej schowanego. Lepsze wrażenie pozostawia po sobie chwilę po zjedzeniu niż jakby od razu. Bo to glutaminian. 5,5 punkta. Ode mnie 6. 13, czy 13 się okaże tak, pechowa? Tak, 13 się okaże pechowa. Na razie zobacz, kolor ma taki padający w jasny brąz, nie? Wodnisty, rozwodniony keczup. Dla mnie trója. Dla mnie też. I to na kredyt. No gęsty. Na zaszczę się nigdzie nie spieszy. Najbardziej gęsty z keczupów. Nie chce po prostu wyjść, więc go wyciągamy paróweczką. W smaku też nieźle. W smaku nieźle, ale nie ma takiego szału, prawda? Ale mimo wszystko 7 bym dał. Nie, 6,5, przepraszam. A ja dam 7. Wszystko co dobre się kiedyś kończy. Ostatnia, 15 próbka keczupu. Troszeczkę takie pomidory złamane z tą przyprawą, ale takie schowane, nie? Nie dużo tej przyprawy, troszkę jest ostrzejszy, chyba jest najostrzejszy z tych wszystkich łagodnych keczupów. Też 6,5. Ja 6. Za chwilę, proszę Państwa, dowiemy się, które keczupy kryły się oto za tymi numerkami. Wiemy, które 3 keczupy smakowały nam najbardziej. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się 2 keczupy. Jest to Hellmann's i keczup Fanex, próbka numer 9, ale Fanex numer 7.
Natomiast zwycięzcą naszego testu jest ketchup Kamis, próbka numer 11. Kto wie, może i Państwu będzie smakował, ale zapytaliśmy dietetyczkę, co ona na te ketchupy. Ketchup pudliszki, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Tutaj on ma bardzo dobry skład, czyli praktycznie bardzo dużą ilość pomidorów, bo na to zwracamy uwagę. Woda, sól, cukier, naturalne przyprawy. To jeżeli chodzi o ten ketchup dla dzieci. Dla dorosłych jeszcze jest dodana skrobia modyfikowana, ale ona nie jest niebezpieczna dla zdrowia. To jest produkt naturalny, to nie jest modyfikacja genetyczna. Bardzo dobry jest również ketchup Heinza. Ten zawiera bardzo duże ilości pomidorów i na to właśnie trzeba zwracać uwagę. A najlepszy ketchup to jest ketchup Madera, który zawiera największe ilości pomidorów, bo ponad 200 gramów na 100 gramów już gotowego produktu. Oprócz tego naturalne same składniki i tylko i wyłącznie ta skrobia modyfikowana. Także jest bardzo dobry. A teraz sprawdziliśmy, które ketchupy najchętniej wybierają Polacy. Jakiego ketchupu używa Pani u siebie w domu? Podliszki. A dlaczego akurat podliszki? No bo mi smakuje. Tortex najczęściej. Jest najlepszy do grilla, do kiełbaski, idealnie. Najlepiej smakuje z kiełbaską z grilla. Te ptaszki tak co ładnie fruwają. Pudliszki. Myślę, że Heinz. Wydaje mi się, że jest najlepszy. Też nie jest za drogi, więc cena do jakości myślę, że jest najlepsza. Kotlin. Raczej wybieram pudliszki. Pudliszki? Sprawdziłem, a nie mam czasu na testowanie żadnych innych. Domyślam się, że może to nie jest jakieś najzdrowsze, ale cena jest przystępna, a i bardzo mi smakuje. Tak z przyzwyczajenia bierzemy ten sam. Oczywiście do każdego z nas przed tym weekendem należy decyzja, czy wybieramy ketchupy zdrowe, czy też ketchupy smaczne, czy może Państwo wybiorą też ketchupy, które smakują nam od zawsze jakoś inaczej. Najważniejsze jest, że możemy wybierać naprawdę w bardzo wielkiej rzeszy ketchupów. Żegnają Państwa Robert Schulz i Jan Dolanowski. Dziękujemy.